Na początek, zanim wam, powiem wam, jaki jest tytuł, to o czym chcę mówić, to przeczytam pewne zdanie księdza Jana Twardowskiego. I kto zna Twardowskiego? Kto zna poezję Jana Twardowskiego? Znacie, część osób zna. Bardzo fajny człowiek, który już nie żyje. I on powiedział kiedyś takie słowo, takie zabawne słowo, które was naprowadzi na temat. Posłuchajcie. To moi najlepsi parafianie, mówi ksiądz proboszcz, oprowadzając po cmentarzu. Nie obmawiają mnie, nie piszą na mnie anonimów i najwięcej przynoszą dochodów. Ciekawe, nie? Jak myślicie, o czym chcę mówić? Nie o dochodach. Nie o przynoszeniu dochodów. Nie o cmentarzu. Chcę mówić o obmawianiu, mówieniu złym, o grzechach języka. Proszę o pierwszy slajd. W zasadzie pierwszy slajd to nawet to słowo, ten fragment. Okej, grzechy języka. Grzechy języka to jest taki temat, który jest bardzo popularny, bym powiedział, wyświechtany nie może, ale zawsze na czasie. I to jest ten rodzaj tematu, który, wiecie, można o różnych rzeczach mówić. Gdybym dla przykładu mówił o kłótniach, o grzechach seksualnych, o jakikolwiek inny temat, to ludzie by się zastanawiali, wy, którzy siedzicie w łakach, myślelibyście, o kim on mówi? Chyba o tym, który siedzi tutaj obok, albo z tej strony. Chyba nie o mnie. Natomiast jeśli chodzi o grzechy języka, to jest temat do nas wszystkich. Tutaj nie ma co się obracać. My wszyscy napalamy w tej sprawie. Temat do każdego z nas. Do każdego. Tutaj nie możesz się obracać i myśleć sobie, to pewnie jest o nim. O każdym z nas. Dlatego to jest temat, który jest bardzo popularny i jest zawsze na czasie. Zawsze na czasie. Grzechy języka. Wiecie, ja jakiś czas temu mówiłem o podróży Izraela do Ziemi Obiecanej. I mówiłem o tym, że zanim oni doszli do Ziemi Obiecanej, musieli przejść przez trzy charakterystyczne miejscowości. Te trzy miejscowości odpowiadają trzem grzechom, takim kardynalnym grzechom. I my musimy zrozumieć, że musimy sobie poradzić w tych trzech dziedzinach. Wiecie, jest oczywiście wiele dziedzin. Każdy z nas ma w czym innym problem, ale te trzy dziedziny to są kardynalne kwestie, takie bardzo istotne, które Bóg naświetlił wtedy, kiedy Izrael wychodził z Egiptu do Ziemi Obiecanej. I Bóg pokazał, zwróć na te rzeczy uwagę. Pierwsza rzecz to jest kuszenie, massa, kuszenie Boga. Nie będziesz kusił Pana Boga. Wiecie, bardzo ciekawy temat. Kiedyś ten temat był tutaj poruszony, ale ja uważam, że jeszcze raz powinien być poruszony. Bardzo, bardzo ważny temat. Najważniejsza miejscowość, wydawałoby się, jak ona się wysuwa. Kuszenie. Druga rzecz to jest Kibrot Hattawa, czyli groby rozkoszy. To jest temat dotyczący pożądliwości. Ja już ten temat poruszałem. Pożądliwość. Natomiast trzeci temat to jest trzecia miejscowość, o której chcę dzisiaj mówić. Tabera. Tabera, czyli miejsce, w którym Izrael zgrzeszył językiem, narzekaniem. Coś jest ciekawego, jeśli chodzi o wyjście z ziemi obiecanej, wyjście z Egiptu Izraela. Oni bardzo narzekali. Kiedy czytacie historię przejścia Izraela przez pustynię, to tam na każdym kroku oni ciągle szemrzą. Szemrzą przeciwko Bogu, narzekają. Są niezadowoleni z pustyni, niezadowoleni z manny, niezadowoleni z tego, że jest tylko ten chleb z nieba, że jest tylko woda, albo nie ma czasami tej wody. Oni ciągle narzekają. To jest kardynalny grzech Kościoła. Narzekanie. Grzech języka to jest główny problem chrześcijan. To jest niesamowite. Wiecie, że wydawałoby się taka drobnostka, ale Biblia kładzie ogromny nacisk na tę kwestię. Przeczytajmy, proszę o slajd, przeczytajmy ten fragment dotyczący Tabera. 4 Mojżeszowa, 11 rozdział od 1 do 3. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Ludzie zaczęli utyskiwać, czyli co zaczęli robić? Narzekać. Zaczęli szemrać przeciwko Bogu. Utyskiwali. Oni biadolili. Wiecie, jakie słowo jest jeszcze na to? Jak to powiedziała jedna siostra do jednego brata. Nie jęcz, bracie, nie jęcz. Nie biadol.
nie biadol, nie utyskuj, nie narzekaj, nie szemraj. To jest... Co takiego? Nie jocz. Co? A, nie jocz. To chyba u was w domu, tak? Tak? Rozumiem, okej. Okay. Każdy ma swoje określenie. Zasadniczo ten grzech, ten problem jest bardzo w Biblii ukazany, Bóg pokazuje, ten naświetla, to on to podnosi, tylko po to, żebyśmy sobie uświadomili, że mamy problem z narzekaniem. Wiecie, to jest troszkę tak jak z tą przysłowiową szklanką do połowy napełnioną wodą. Albo będziesz dziękować, że jest do połowy pełna, albo będziesz płakać, że jest do połowy pusta, że już połowy nie ma. Zależy, jak patrzysz. Możesz widzieć połowę szklanki pełnej, albo możesz widzieć tą drugą połówkę pustą. Jak widzisz? Jaki jest twój wzrok? Co dostrzegasz w swoim życiu? Czy, wiecie, my mamy powody do narzekania. Mamy mnóstwo powodów do narzekania. Wiecie, jest taka fajna historia, taka zabawna historia, którą wam przeczytam, która pokazuje, jak my znajdujemy sposoby, żeby narzekać. Niesamowite to jest. My naprawdę jesteśmy mistrzami w tym. Niektórzy mówią, że Polacy też bardzo narzekają. Posłuchajcie. Ojciec i syn wybrali się kiedyś do pobliskiego miasteczka. Wzięli ze sobą nieobjuczonego osła. W pewnym momencie syn zaproponował ojcu. Zmęczyłeś się zapewne. Odpocznij sobie, wsiądź na osła. Ledwo ojciec ujechał kilkanaście metrów, a doszło do jego uszu. Patrzcie, co to za ojciec. Samo rozsiadł się na ośle, a biedny dzieciak ledwo idzie. Ojciec ustąpił więc miejsca synowi i znowu po paru metrach nie omieszkał ktoś zauważyć. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Chłopak silny jak dąb, jedzie sobie jak basza, a ojciec starowinka musi dreptać obok. Postanowili więc obaj wsiąść na osła. Nie musieli jednak długo czekać na reakcję ludzi. Litości dziś ludzie nie mają za grosz. Chłopy jak który, a męczą tego biednego osiołka. Zaraz mu chyba kark złamią. Zeszli więc z osła i poszli dalej piechotą. Przechodnie stukali się znacząco w czoło, mówiąc: widział ktoś kiedyś takich idiotów? Ledwo idą, a osioł taki wypasiony. No szkoda, że go jeszcze na plecach nie niosą. Można? Można? Można. Można narzekać. Można zauważyć wszystkie braki. Kto widzi, kto jest w stanie dostrzec, że szklanka jest do połowy pełna? Jest taki cytat z człowiek, który był, jak myślę, był chrześcijaninem. Blaise Pascal. Proszę o kolejny slajd. Blaise Pascal, żyjący w XVII wieku, powiedział tak. Zamiast się skarżyć, że Bóg jest ukryty, złóżcie mu dzięki, że tyle z siebie odsłonił. Zamiast się skarżyć, zobacz, ile Bóg z siebie odsłonił. Wiecie, ja muszę przyznać, że ja też czasami narzekam na to, czego nie mam. Tak jak powiedziałem, to jest temat do każdego z nas. To nie jest tak, że ja mówię teraz do was. Ja mówię do siebie też. Ile tej szklanki widzisz? Jaką część szklanki dostrzegasz? Jaką część tego, co masz, czy nie masz, widzisz w swoim życiu? Jakie znacie grzechy języka? Wymieńmy grzechy języka. Jesteśmy fachowcami w tym. Nie mówcie, że mówcie głośno. Plotkarstwo. Co jeszcze? Jak? Kłamstwo. Kłamstwo. Główna sprawa. Kłamstwo. Krytyka. Osąd. Super. Już coś, czego nie napisałem. Popatrzcie na listę. Mogę prosić slajdy? Musiałem to umieścić w dwóch slajdach. Kłamstwo, półprawda. Zwróćcie uwagę, że półprawdy to też jest kłamstwo tak naprawdę. Kiedy coś nie chcesz domówić do końca i taka półprawda to też jest kłamstwo w rzeczywistości. Ubarwianie, koloryzowanie, czy historie, których tak naprawdę nie było, albo okoliczności naświetlasz tak, żeby coś pokazać, a w rzeczywistości to jest kłamstwo. Tak nie było. Po części coś z tym jest prawda, ale tak naprawdę my bardzo dużo koloryzujemy. I to też jest kłamstwo. Plotka, obmowa, pomówienia, szyderstwo. Psalm pierwszy mówi o szyderstwie. Błogosławiony człowiek, który nie siedzi w gronie szyderców. Chrześcijanie są świetni w tym. Powiem szczerze, że się szkoliłem w tej kwestii. Przez lata się szkoliłem, byłem dobry w szydzeniu. Naprawdę byłem dobry w szydzeniu. Dzisiaj staram się pilnować, ale czuję, jak to idzie. Czuję, jak coś się rodzi, żeby szydzić.
naprawdę potrafiłbym dobrze szydzić z ludzi. Pochlebstwo, wścibstwo, gadulstwo. Kolejny slajd. Narzekanie, szemranie, to jest to, co mówiłem o Izraelitach. Kłótnia, krzyki. Popatrzcie, kłótnia i krzyki to są grzechy domowe. To jest grzech, który się świetnie czuje w domu. Kłótnia i krzyki. Czyż nie? Są, wiecie, to troszkę tak jak z duchami religijnymi. Mówią, że duchy religijne się super czują w kościele. One się wcale kościoła nie boją, one się świetnie czują w kościele. Tak samo i krzyki, kłótnie to są grzechy, które się świetnie czują w domu. To rodziny najlepiej wiedzą, najlepiej znają się na tej sprawie. Kolejne. Przeklinanie, złorzeczenie, wulgaryzmy. Ja oddzieliłem te kwestie. Wulgaryzm to nie jest przeklinanie. Nie myślę tutaj o przeklinaniu. Później będę jeszcze mówił o przeklinaniu. Flirtowanie, nieczysta mowa, czyli grzechy związane z seksualnością naszą. Tego to powiem szczerze, że jak pracowałem z ludźmi, którzy są niewierzący, którzy nie mają za bardzo oporów, to jest bardzo powszechne. Dowcipy poniżej pasa są bardzo powszechne i to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy ktoś jest, czy to są osoby wykształcone, niewykształcone, kobiety, mężczyźni. Dzisiaj to jest wszędzie. Nadużywanie Bożego imienia. Co do kwestii nadużywania Bożego imienia, powiem szczerze, że jestem na to bardzo wrażliwy. Jest przykazanie, które mówi, nie będziesz używał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Nie będziesz wypowiadał imienia Boga nadaremno. Tak się uczyłem tego przykazania. W Biblii, gdzieś w jakimś innym przykładzie przeczytałem, nie będziesz używał imienia Pana Boga do czczych rzeczy. Czcze rzeczy, czyli takie próżne, zwykłe. I powiem, że ja jestem wrażliwy, jestem w ogóle wrażliwy na słowa, a jeśli w domu moim słyszę, że dzieci mówią, o Boże, o Jezu, Jezus Maria, jak słyszę coś takiego, to ja nie przepuszczę żadnego słowa. I jestem zdziwiony, ja czasami się zastanawiam, jak to możliwe, że w moim domu, pomimo tego, że ja piętnuję to i nie przepuszczę ani jednego słowa, to ciągle się zdarza. Aż do momentu, wiecie, kiedy to zrozumiałem? Aż do momentu, kiedy z moją córeczką i z jej koleżankami pojechaliśmy gdzieś w dłuższą troszkę podróż. Ja ich wiozłem autem i przysłuchiwałem się mimochodem ich rozmowie, nie podsłuchiwałem. Po prostu przysłuchiwałem się tej rozmowie. I ciągle, na każdym kroku słyszę, jak te dziewczynki, o Jezu, o Boże, o Jezu. I sobie myślę, a to już teraz rozumiem, skąd ta moja córeczka ma takie nawyki. Ja to piętnuję, ale to jest bardzo, bardzo powszechne. I zwróćcie uwagę, że dzisiejszy świat, tak jak w tym przypadku, o którym teraz wspomniałem, ale w ogóle, dzisiejszy świat sprawia, że my nie przykładamy uwagi do słów. Nie przykładamy uwagi do słów. Dzisiejszy świat nam nie pomaga wcale, żebyśmy ważyli nasze słowa. Jest wręcz przeciwnie. My lekko traktujemy słowa, lekko traktujemy obietnice, lekko traktujemy to, co wychodzi z naszych ust. Dlatego, że ten świat nas tego uczy. Popatrzcie, kolejny slajd. Coś wam pokażę. Zwróćcie uwagę. Byle jaka budka na końcu jakiejś drogi za stodołą we wsi Głucha Dolna nazywa się centrum handlowe. I ty tam patrzysz na to i myślisz sobie, czy to może być centrum handlowe? Wiecie, ja widziałem parę takich jakichś domeczków naprawdę skleconych z kilku desek i napisane centrum odzieżowe. Kiedyś coś takiego widziałem. Myślałem się, wow. Kilka desek i centrum odzieżowe. Wiecie, ale coś, co mam, przyznam się do czegoś. Gdybym ja był właścicielem takiego sklepu, bardzo możliwe, że też bym to napisał. Bo jak ludzie widzą centrum odzieżowe, to myślą, no może coś tam jest, zobaczę. Więc to jest reklama i ja to rozumiem. Ale z drugiej strony, zwróćcie uwagę, dzisiejszy świat nam nie pomaga szanować słowa. Dlatego, że jak słyszysz centrum odzieżowe i patrzysz na budkę jakąś małą, to myślisz, to chyba jakieś kłamstwo jest. My nie doceniamy wagi tego słowa. Proszę kolejny slajd. Popatrzcie, takie hasła. Nowość, super oferta, super promo. Znacie to dobrze z wszystkich produktów. Kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem jakiś produkt, który kupiłem, na którym było napisane nowość albo nowa formuła, pomyślałem, wow, coś nowego wyprodukowali. Byłem zachwycony na początku, ale później przez dwa kolejne lata widziałem cały czas ten produkt z tym napisem nowość i pomyślałem, dwa lata już jest, już to widzę, dwa lata, to już nie jest taka nowość.
Rozumiecie? My dzisiaj nie szanujemy słowa, bo my nie wierzymy słowom. I jestem przekonany jestem, że diabeł zaplanował to w taki sposób, żebyśmy nie ufali słowom. Dzisiaj mąż mówi do żony, kocham cię, będę z tobą do końca życia. Rok po zawarciu małżeństwa widzimy rozwód. My nie ufamy słowom. Dla nas to dzisiaj niedużo znaczy, to co ludzie mówią. Mówią, składają górnolotne obietnice, a później łamią te obietnice. Bez żadnego problemu, bez poczucia winy. My nie ufamy słowom, bo takie rzeczy właśnie, one nam w tym nie pomagają. Dzisiejszy świat nie pomaga. Po co diabeł to zrobił? Po to, żebyśmy nie zaufali Słowu Bożemu. Rozumiecie? Bo on ci później powie tak, masz Słowo Boże? To dobrze, masz, ale jest też Koran, są inne księgi święte. Dlaczego ufasz temu? Rozumiecie? Diabeł chce, żebyśmy nie zaufali słowom i jesteśmy płyciutcy, w płytki sposób wypowiadamy rzeczy. Płytko traktujemy nasze obietnice. Ja mam wrażenie, że ludzie w Starym Testamencie, oni bardzo poważnie podchodzili do słowa. Dużo bardziej poważnie niż my. Ja kiedyś oglądałem taki film, nie wiem, czy ktoś z was oglądał, jest on w internecie, mogę wam dać na miary. Bardzo fajny film na temat Józefa egipskiego, czyli Józefa, który był w Egipcie, którego sprzedali bracia. Pamiętacie historię? Bracia, 12 braci z pokoleń Izraela, ci, którzy zakładali, byli protoplastami pokoleń Izraela. I oni sprzedają Józefa do niewoli. Ale po wielu latach oni nie wiedzą o tym, że on już jest panem Egiptu, że zarządza całym krajem. I oni po wielu latach przychodzą do Egiptu po żywność, dlatego że głód panuje w Kanaanie. I przychodzą pierwszy raz, później przychodzą drugi raz do Kanaanu, do Egiptu. I wtedy Józef zabiera im brata, Beniamina. To jest jego brat z tej samej matki. Józef chce go mieć przy sobie, ale oni nie wiedzą, kim on jest jeszcze. I oni wracają do ojca i jest taka rozmowa, jest taka scenka, świetna scenka, kiedy 10 braci rozmawia z ojcem i oni mówią tak, nie rozumiemy, tato, co się dzieje, nie rozumiemy, dlaczego ten egipski pan zostawił naszego brata przy sobie. Dał nam jedzenie, dał nam nawet to złoto, które mieliśmy zapłacić, ale on zabrał naszego brata, nie rozumiemy, o co chodzi. Ich ojciec Jakub jest zły. Zły, że stracił syna. I wtedy jeden z tych braci zadaje takie pytanie. On mówi coś takiego. A może Bóg chce nas przez to nauczyć? I w tym momencie jego ojciec Jakub przerywa w gwałtowny sposób tę wypowiedź i mówi do niego, bacz, co przypisujesz Panu. I oni wszyscy z takim nabożnym szacunkiem, niech będzie błogosławione jego imię. Rozumiecie? On mówi słowa. A może Bóg chce nam przez to powiedzieć, a Jakub od razu przerywa to. Mówi, bacz, co przypisujesz Panu? Chcę wam powiedzieć, my nie mamy takiej bojaźni. My bardzo łatwo mówimy, co? Pan mówi to, Pan mówi tamto, Pan mi dał taki sen, Pan mi dał taką wizję, Bóg mówi to. On chce, żebyśmy teraz to zrobili, a chce, żebyśmy tamto zrobili. Wiecie, my jesteśmy dziećmi, Bożymi dziećmi i mamy prawo słyszeć Boży głos, uczyć się słuchać tego głosu, ale mam wrażenie, że jesteśmy zbyt lekko to traktujemy. I na prawo i na lewo bardzo śmiało mówimy, co Bóg chce. Bóg chce to, Bóg to, chce tamto, Bóg mówi to, Bóg mówi tamto. Ja zachęcam więcej bojaźni w takim wypowiadaniu się, bo ja słyszałem mnóstwo takich rzeczy. Ja słyszałem, jak chrześcijanie mówią, Bóg mówi do mnie to, a później robią rzeczy. I ja sobie myślę, wow, jak to Bóg mówi, to ja nie będę dokańczał. Rozumiecie? My uczymy się słuchać Bożego głosu i rzeczywiście Go słuchamy. Ja mogę powiedzieć, ja wiem, że Bóg coś mówi do mnie. Ja wiem, kiedy był sen od Boga. Wiem. Ale ja chciałbym, żebyśmy mieli więcej ostrożności, więcej powściągliwości w wypowiadaniu się w taki sposób. Myślę, że ludzie w Starym Testamencie mieli więcej bojaźni, dlatego że Biblia kładzie duży nacisk na kwestię słów. Wiecie, jest taki cytat, ja go podzieliłem na trzy części, bo jest długi. Mówi o tym Jakub
w Nowym Testamencie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment. Proszę, kolejny slajd. On bardzo podkreśla wagę języka. Jakub 3 rozdział od 2 do 4. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym. Zobaczcie, zatrzymajmy się na chwilę. Ten, kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, jaki jest standard doskonałości według Biblii. Mógłbym myśleć tak, no trzeba być dobrym człowiekiem, trzeba pomagać, trzeba robić to, tamto, tamto, siamto, rozmaite rzeczy. Standard doskonałości. A Bóg mówi tylko jedno. Ten, kto nie grzeszy mową, to jest doskonały. Prosta sprawa. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, to jest doskonały. I dalej pisze Jakub. Zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika. Biblia kładzie duży nacisk na słowo. Wiecie, są takie sytuacje, w których byśmy chcieli powiedzieć: Boże, Panie, pilnuj drzwi moich ust. Może puśćcie kolejny slajd. To jest ten fragment właśnie z psalmu. Ja się modliłem tym psalmem nieraz się modlę tymi słowami. Panie, postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj drzwi warg moich. Boże, pilnuj mnie. Jestem przekonany, że każdy z nas miał takie sytuacje, kiedy chlapnąłeś coś i za chwileczkę się łapałeś i myślisz: o Boże, co ja powiedziałem? Ale gafa. Albo puszczasz SMS-a i myślisz sobie: ale numer, nie do tej osoby, co trzeba. Mamy takie sytuacje, prawda? Kiedy wypowiadamy słowa i później mówimy: ale narobiłem. I chciałbyś cofnąć to i myślisz: Boże, następnym razem postaw straż przed moimi ustami, żebym nie wypowiadał głupich rzeczy. Czyli była taka sytuacja w życiu pewnej kobiety. Proszę, pokażcie tą kobietę. Nie jest to może szczególnie ważne, ale możecie zobaczyć. Ta kobieta nazywa się Wilhelmine Schroeder. Wilhelmine Schroeder to była niemiecka piosenkarka, aktorka, śpiewała operowo. Była kobieta, która śpiewała operowo, więc była znana. Ale wiecie, ona żyła w XIX wieku, więc w tamtym czasie nie było takich... Media nie sprawiały, że znane osoby były tak popularne. I kiedyś kobieta ta jechała pociągiem i w przedziale wywiązała się rozmowa na jej temat. Ale nikt nie wiedział, poza jednym mężczyzną, że rozmawiają o kobiecie, która siedzi obok. I posłuchajcie, co się wydarzyło. Wilhelmine Schroeder, słynna aktorka i piosenkarka operowa żyjąca w XIX wieku, miała już za sobą złoty okres. Pewnego dnia jechała z Hamburga do Frankfurtu w przedziale pierwszej klasy. Rozmowa zeszła na jej osobę. Jakaś dama wyznała, że głos pani Schroeder mocno się pogorszył, a jej aktorska gwiazda przygasła. Poza tym zrobiła się jak gruba tuczona gęś. Czujecie, co się dzieje. W dzisiejszych czasach pozew i na drogę sądową. Mężczyzna, który przysłuchiwał się tej krytyce, powiedział z uśmiechem: może to pani wszystko osobiście powiedzieć śpiewającej aktorce, gdyż tak się składa, że siedzi naprzeciw pani. Kobieta zbladła i jąkając się zaczęła się usprawiedliwiać. Na koniec sięgnęła po zbawienną wymówkę. Proszę pani, powiedziała do aktorki, na mojej bzdurnej gadaninie zaciążył z pewnością artykuł tego dziennikarza z popołudniówki. Nigdy nie można ufać jego pełnym jadu recenzjom teatralnym. To straszny człowiek. Aktorka odpowiedziała słodko. Czy nie zechciałaby pani powiedzieć mu tego osobiście? Siedzi właśnie obok pani. Przekomiczna sytuacja, ale ja przypuszczam, że czasami się znajdujemy w podobnych, może nie aż tak mocnych, ale w podobnych sytuacjach, kiedy mówisz coś i myślisz sobie: o, już czuję, że jest kwas. Panie, postaw straż przed moimi ustami. I mam pytanie. Sięgnij pamięcią tydzień wstecz do poprzedniej niedzieli. Czy przez cały ten tydzień nie było rzeczy, o których mógłbyś powiedzieć: tak, to są grzechy języka, to jest ta lista, którą napisałem. Czy to było plotkowanie, czy to był krzyk w domu, czy to było złorzeczenie, nawet nie chcę o tym myśleć, czy to nie było może obmowa, szemranie, cokolwiek. Czy nie w poprzednim tygodniu nie zdarzyło się coś takiego?
Przypuszczam, że w każdym tygodniu coś takiego byśmy znaleźli. W każdym tygodniu. Nie mówiąc codziennie. A może i codziennie nawet. Jakub mówi dalej tak. Proszę kolejny slajd. Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Zobaczcie, jakie mocne słowa. Język jest ogniem. Język jest ogniem. Wiecie, ja widziałem sytuację, w których ludzie byli w miarę na dobrej stopie. Tylko dlatego, że zaczęli rozmawiać, zapalał się ogień między nimi. I zaczynała się kłótnia z niczego. Z niczego, naprawdę z niczego. Nic nie było, był względny spokój. Ale tylko dlatego, że zaczęli rozmawiać. Zaraz się zapalał ogień między nimi. Dalej Jakub pisze. Język jest wśród waszych, wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało. I sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Język trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Niesamowicie mocne słowa. Zobaczcie, jak wielką wagę Bóg przywiązuje w Biblii do kwestii naszego mówienia. Tego, jak mówimy. Nikt z nas tutaj nie ma się czym chlubić. Nikt z nas. Wszyscy uchybialiśmy, może w mniejszym stopniu, ale my wszyscy w tym upadamy. Język jest jak jest trawiony ogniem piekielnym. Rozpala krąg życia. Jeszcze dalej. Skończymy ten fragment. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Zobaczcie, on mówi, z tych samych ust wychodzi i błogosławieństwo, i przekleństwo. Przychodzimy w niedzielę i błogosławimy tymi ustami naszego Boga. A później idziemy do domu i krzyczymy na nasze dzieci, na współmałżonków, narzekamy i tak dalej, i tak dalej. I Jakub mówi, tak bracie, nie powinno być. Nie może z jednego źródła wychodzić woda słodka i gorzka. To jest poważna sprawa. Bóg przywiązuje dużą wagę do kwestii języka. Kiedy lata temu byłem w klasztorze, to jeden z pierwszych tekstów protestanckich, jakie miałem okazję mieć w rękach i przeczytać, to były takie dwie małe broszurki Johna Austina. Jedna nazywała się Burzenie warowni, czy coś w tym stylu, taki tytuł. Dotyczyła warowni w umyśle. Natomiast druga nazywa się Cud w Twoich ustach. To były pierwsze teksty protestanckie, które przeczytałem. I wtedy właśnie w tej małej broszurce John Austin pisał o tym, jak bardzo ważna dla Boga jest kwestia naszego mówienia. I on cytował wtedy też fragment, który doskonale wszyscy znacie. Proszę, puśćcie ten slajd. To jest fragment z Przypowieści Salomona. Ale ja przeczytam to w wersji Biblii Katolickiej z Księgi Przysłów. To jest nasza księga Przypowieści Salomona. Mówi tam ten werset tak. Owocem ust nasyci człowiek wnętrze. Pożywi się plonami swoich warg. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. Życie i śmierć są w mocy języka. Ja wtedy pamiętam, czytałem te słowa i myślałem sobie, niesamowicie dużą wagę Bóg przywiązuje do mówienia. Zwróć uwagę, o czym on mówi, że nawet życie i śmierć są w mocy twojego języka. Dlatego, że jedną rzeczą jest kwestia moralności. To jest jedna sprawa. Dla Boga ważna jest nasza moralność. Dla Boga ważne jest, żebyś nie przeklinał, nie mówił wulgaryzmów, żebyś nie krzyczał, nie dar się na dzieci, na współmałżonka itd., itd. Kwestia moralności jest istotna. Istotna. Ale jest jeszcze inna sfera, jeśli chodzi o sprawę języka. Coś ważniejszego, bym powiedział nawet. Coś ważniejszego niż tylko kwestia moralności. To jest sprawa tworzenia. Pamiętacie ci, którzy byliście na ostatnim follow-upie, bodajże to było na ostatnim follow-upie, Reinhard wypowiedział takie słowa. Proszę ten slajd puścić.
Wypowiedział tak. Pierwszym i najważniejszym celem słów nie jest komunikacja, lecz tworzenie. Uderzyło mnie to. On mówił wtedy o takiej rzeczy. Kiedy pojawiło się pierwszy raz słowo w Biblii? Słowo pojawiło się w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Biblii, kiedy Bóg tworzył świat. I on wypowiedział słowo i stało się. I Reinhard zauważył taką rzecz. Zgodnie z taką zasadą, egzegezy biblijnej, tak zwaną zasadą pierwszego wystąpienia. W momencie, w którym pierwszy raz występuje jakaś rzecz, jakieś słowo, to ono wskazuje na znaczenie tego słowa. I pierwszy raz słowo jest nie wtedy, kiedy Bóg chce człowiekowi coś zakomunikować. Bóg nie komunikuje wtedy, Bóg tworzy. Po raz pierwszy słowo jest wypowiedziane w celu stworzenia, a nie w celu komunikacji. I dlatego Reinhard pokusił się o takie stwierdzenie, że pierwszym i podstawowym celem słowa nie jest komunikowanie, tak jak myślimy. Zwróćcie uwagę, co my myślimy? Że słowa mówimy, żeby się komunikować z sobą. I to jest prawda. My się przez słowa komunikujemy, chociaż nie tylko przez słowa. Komunikujemy przez gesty, przez mimikę, mamy emotikony. Więc my komunikujemy się w rozmaity sposób. Ale pierwszym i podstawowym celem słów nie jest komunikacja, tylko tworzenie. Więc my tworzymy. I zwróćcie uwagę, że to bardzo koresponduje z tym, co wyżej mówi Księga Przypowieści. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak będziesz używał tego języka, taki spożyjesz owoc. Więc albo to będzie życie, albo to będzie śmierć. Albo będziesz wypowiadał życie i otrzymasz życie, albo będziesz wypowiadał śmierć i otrzymasz śmierć. Możemy mówić życie, wypowiadać życie, albo możemy wypowiadać śmierć. I otrzymamy to, co mówimy. I to była lekcja, której uczyłem się już w latach 90., na początku lat 90., że w słowach jest moc. Wiecie, jest pytanie, czy każde słowa mają moc? Są różne teorie. Ja słyszałem, że ludzie niektórzy mówią, że każde słowo ma swoją moc. Tak można powiedzieć, ale ja osobiście uważam, że wszystko zależy od tego, w jakim namaszczeniu chodzisz. Jeśli jesteś człowiekiem, który naprawdę chodzi w Bożej obecności, to co wypowiesz, będzie miało naprawdę niezwykle dobry, pożyteczny skutek. Podobnie jest, jeśli chodzi o rzeczy złe. Jeśli pójdziesz do wróżki albo do czarnoksiężnika, który naprawdę chodzi w autentycznej mocy ciemności, to słowa, które on wypowie, naprawdę ma większą moc niż jakiegoś oszusta. Rozumiecie? Wszystko zależy od tego, w jakim namaszczeniu chodzisz. Jednak słowa mają moc. Słowa mają moc. I są po to, żeby tworzyć. Podobnym słowem do tego, co powiedział Reinhard, jest słowo wypowiedziane przez proroka Ricka Joynera. Proszę kolejny slajd. Rick Joyner powiedział tak. Słowo prorocze nie przepowiada przyszłości. Ono ma moc tworzyć przyszłość. Słowo prorocze nie przepowiada. Ono tworzy. To było dla mnie rewolucyjne odkrycie, że proroctwo nie jest po to, żeby tylko ci powiedzieć, co się stanie, ale ono tworzy tę przyszłość. To jest rewolucyjna myśl, bo jeśli tak zrozumiesz słowo prorocze, jeśli tak zrozumiesz proroczą modlitwę, to zgodnie z przekonaniem, jakie będzie w twoim sercu, zaczniesz wypowiadać rzeczy, które się będą stawały. To ty to stworzysz. Jeśli tego nie wypowiesz, to się nie stanie. Rozumiecie? To od nas, od ludzi, którzy prorokują, zależy, czy to się stanie, czy nie. Dlatego, że twoje słowo ma moc dać życie, ma moc dać śmierć, albo masz moc to zatrzymać, kiedy nic nie powiesz. Ja dlatego też zachęcam czasami w naszych modlitwach, kiedy modlimy się, tutaj nawet na spotkaniu, albo jak się modlisz w swoim domu, zachęcam cię, wypowiadaj słowo. Wypowiadaj je. Dlatego, że Biblia mówi o tym, że w sercu wierzy się ku usprawiedliwieniu, ale ustami wyznaje się ku zbawieniu. Musisz zacząć wyznawać słowo, musisz się przełamać. Ja pamiętam, że kiedy, wiecie, ja byłem przyzwyczajony przez wiele lat do cichej modlitwy, do cichych modlitw, byłem przyzwyczajony. I dla mnie przełamać się w moim pustym pokoju, kiedy była cisza, byłem tylko ja w pokoju i nagle ja usłyszałem swój głos i zabrzmiałem dziwacznie przed samym sobą, to było dla mnie na początku, to ja potrzebowałem przełamania. Ale kiedy to zrobiłem,
to zacząłem widzieć, nie od razu, ale zacząłem widzieć po miesiącach, że to ma swoją siłę oddziaływania. Wypowiadaj słowo, bo słowo jest tym, które sprawi, że stanie się to, co mówisz. Albo życie, albo śmierć. Więc wypowiadaj życie. Wypowiadaj. Bo Biblia mówi o tym, że Bóg rzekł słowo. Biblia nie mówi o tym, że Bóg pomyślał słowo i się stało, tylko że to wypowiedział. Słowo ma siłę uczynić coś. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Tak jest po prostu. I chciałbym teraz, tak jakby lądując powoli, wam króciutko cztery sytuacje przytoczyć z Biblii, tak jakby króciutko tylko je przypomnieć. Wy te sytuacje znacie. Pokazać wam, w jaki sposób słowa przynoszą życie albo przynoszą śmierć. Pierwsza sytuacja dotyczy błogosławieństwa, czyli modlitwy. Właśnie tego, o czym przed chwilą powiedziałem, proroczej modlitwy. I tutaj znowu ten fragment może skonfrontować niektórych z nas. Wiecie, my też lekko traktujemy słowa modlitwy. Kiedy Izaak miał błogosławić swoich dwóch synów, on chciał błogosławić najstarszego, czyli Ezawa. Ezaw był pierworodny. On pierwszy, pomimo tego, że byli bliźniakami, Ezaw wyszedł pierwszy. Ezaw był włochaty, pamiętacie? I Jakub, Izaak powiedział do niego, przyrządź mi potrawę, jak zjem sobie dobrze, poczuję się fajnie, to wtedy cię będę błogosławił. Ale Jakub, oszust, oszukał swojego brata i oszukał swojego ojca. I on wziął błogosławieństwo. On przyszedł, ukrył się pod sierścią i okłamał tatę. I tato dał błogosławieństwo Jakubowi, czyli późniejszemu Izraelowi. I zwróćcie uwagę, po tym wydarzeniu Jakub podchodzi i przychodzi Ezaw, sądząc, że tatuś go pobłogosławi, no bo przecież tak powiedział. Popatrzcie na sytuację, proszę slajd. Pierwsza Mojżeszowa, 27 rozdział od 37 wersetu. A Izaak odpowiedział i rzekł do Ezawa, oto ustanowiłem go. Zwróćcie uwagę, żeby jeszcze była jasność w tym temacie. Tutaj Izaak mówi do swojego syna Ezawa, że już pobłogosławił tego brata, który przyszedł, Jakuba. Mówi, ja już go pobłogosławiłem. I mówi, oto ustanowiłem go panem nad tobą. W modlitwie to zrobił. Oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratymców jego. Zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, synu mój? A Ezaw rzekł do ojca swojego, czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój. Zatrzymam się tutaj. Gdybym ja miał dwóch synów i jeden przyszedłby do mnie i powiedział, tato, pobłogosław mnie. Ja bym powiedział, aleluja, chwała Panu, sam chcesz modlitwę, dawaj tutaj. Bym go pobłogosławił, pomodliłbym się o jego błogosławieństwo. A później przyszedłby drugi syn i by powiedział, tato, to mnie też. Ja bym powiedział, dawaj synu, też, no to chodź. Ja bym powiedział, trzeci, czwarty, piąty i dziesiąty syn, wszystkich bym pobłogosławił. Co to znaczy? To znaczy, że my lekko to traktujemy. Leciutko to traktujemy. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Izaak błogosławi swojego syna. On mówi tak, Ezawie, ja już tamtego pobłogosławiłem. Ja podkreśliłem te słowa. Możesz jeszcze puścić ten slajd? Zwróćcie uwagę na te rzeczy, które podkreśliłem. Ustanowiłem go, dałem mu, zapewniłem mu, a przecież on się tylko pomodlił. On się tylko pomodlił, on tylko powiedział słowo, a mówi do nich tak, mówi do niego, ale ja już mu to dałem. Czyli co mówi? Mówi o tym, jak ważne były te słowa, które wypowiedział. On nie, wiecie, my traktujemy modlitwę tak leciutko. Pobłogosław mnie. Dobra, aleluja, niech ci Pan błogosławi i strzeże. Co to jest dla nas wypowiedzieć słowo? To jest takie nic. My lekko to traktujemy. Ale on jak dał, w modlitwie dał swojemu synowi, Jakubowi, dał wszystko. Zapewnił mu zboże. Mówi, ja mu zapewniłem wino, zboże. I mówi do tego, to co mogę jeszcze dla ciebie zrobić, jeśli tamtemu dałem wszystko. On wypowiada w naszym mniemaniu tylko słowo, ale mówi, ja mu to wszystko już dałem. To znaczy on naprawdę
bardzo, dla niego to było ciężkie słowo. Ono miało ogromne znaczenie w duchu. To już się w duchu wydarzyło. My wypowiadamy słowa, co do których nie mamy często wiary, że one się już wydarzają w duchu. Dlatego dla nas wypowiedzieć modlitwę błogosławieństwa to jest takie proste. Ktoś tutaj przychodzi i prosi o modlitwę błogosławieństwa. Aleluja, chwała Bogu. Co to takiego wypowiedzieć kilka słów? Bo nie traktujemy tego bardzo poważnie. Bo nie wierzymy do końca, że za tym przyjdzie naprawdę rzeczywistość. Kiedy wypowiadasz słowo, to się staje. Izak o tym wiedział. Izak o tym wiedział. I jego synowie już o tym wiedzieli. Ezaw zaczął płakać. Mówi, o tato, nie masz nic dla mnie? Już nie masz nic więcej dla mnie? Bo on to rozumiał, że jak tato coś wypowiedział, to już się stało i amen. Koniec. Dlatego tak jak powiedziałem, dla ludzi w Starym Testamencie wypowiadane słowo miało ogromne znaczenie. Oni traktowali to z wielką powagą, to co wypowiadali. Ale z drugiej strony, co mnie też zadziwia w Starym Testamencie, pomimo tego, że są takie sytuacje jak ta, kiedy widzę, że oni bardzo poważnie podchodzili do słowa, z nabożnym szacunkiem traktowali. Pamiętacie to, co powiedziałem? Bacz, co przypisujesz Panu. Uważaj na to, co mówisz. To jednak zadziwia mnie, że ludzie Starego Testamentu tak bardzo łatwo czasami wypowiadali przekleństwo. I chciałbym wam pokazać sytuacje, w których wypowiadali przekleństwo i ono się stawało. I co mam na myśli, kiedy mówię przekleństwo? Tak jak powiedziałem, to nie wulgaryzmy. Wulgaryzmy, nie będę ich wymieniał, jakie są wulgaryzmy, dobrze, doskonale wiecie jakie, ale jakie są przekleństwa? My znamy te przekleństwa. No jakie są przekleństwa? Na przykład niech mnie szlak trafi, tak? Rajnit, wiesz, co to znaczy? Co to jest szlak? Szlak to jest uderzenie. Więc niech mnie szlak trafi, to jakby niech przyjdzie na mnie uderzenie, niech mnie uderzy coś. Niech mnie kule biją kiedyś, albo by go krew zalała. Słuchajcie, mówimy takie coś, by go krew zalała. To znaczy, co mówimy? Żeby to się stało. To jest przekleństwo. To jest przekleństwo. Nie traktujcie tego lekko. Obyś zdechł. Oby cię pokręciło. Idź do diabła. Co my wypowiadamy? My przeklinamy ludzi. To nie jest przekleństwo w sensie wulgaryzmu, ale to jest przekleństwo. My przeklinamy ludzi. Choroba jasna, jasna cholera. To są przekleństwa. Albo na przykład, w jaki sposób życzymy ludziom, którzy idą na egzamin, czy tam wstają w zawody? Połamania nóg. A jak jeszcze? Połamania nóg, połamania nóg. I to jest super życzenie, podobno. Nie chcę takich życzeń. Albo jest takie, przypomniało mi się, że jest takie powiedzenie. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym. Mówi się czasami, strachy na lachy. Strachy na lachy. Co to znaczy strachy na lachy? Lachy to, kto to są lachy? Polacy. To my. Strachy na lachy. To tak jakbyśmy sami mówili, niech na nas strachy przyjdą. Albo jak mówimy, co słychać u ciebie? Stara bieda. To na siebie mówimy, stara bieda. Stara bida. Już nie mówiąc o tym, że czasami można usłyszeć, jak rodzice mówią do dzieci, nic ciebie nie będzie, nic ci się nie uda, ty fajtłapo, ty łamago, ty durniu, ty tempaku. Tego typu przekleństwa. I my to rzucamy na nasze dzieci. To nie traktujcie tego lekko. Jeśli coś takiego miało miejsce w twoim życiu, jeśli takie rzeczy przechodzą przez twoje usta, to nawróć się, to znaczy Biblia mówi upamiętaj się, zmień myślenie. To dla Boga ma znaczenie. Nie wypowiadaj tego, powiedz Boże, przepraszam. Panie, postaw straż przed moimi ustami. Nie chcę więcej wypowiadać takich rzeczy przeciwko moim dzieciom. Nie chcę tego wypowiadać przeciwko innym ludziom. Pilnuj moich ust. To nie chodzi tylko o wulgaryzmy. To nie chodzi tylko o wulgaryzmy. To chodzi w ogóle o to, czy ty błogosławisz ludzi, czy ich przeklinasz swoimi ustami. Jedna z sytuacji, która pokazuje takie przekleństwo, jedna z sytuacji, która pokazuje to w Starym Testamencie, to był moment, kiedy Izrael zwyciężył pod Jerycho. Pamiętacie? Zburzyli Jerycho, mury jerychońskie się rozpadły, oni weszli i zdobyli to miasto.
I co się później wydarzyło? Bóg powiedział, że to miasto ma być zrujnowane całkowicie. I wtedy Jozue na końcu tej bitwy wypowiada słowa przekleństwa. Proszę o slajd. Jozue 6, 26. W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramy. Jozue wypowiedział słowa przeciwko temu, który spróbuje odbudować Jerycho. I wiecie, co się wydarzyło? Po dziś sprawdzałem to, mniej więcej 350 lat później. Pewien człowiek odbudował Jerycho rzeczywiście. Zwróćcie uwagę, co się wydarzyło. Proszę kolejny slajd. To jest pierwsza królewska 16:34. Za jego czasów, czyli za czasów Achaba, za jego czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy. Według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna, 350 lat miasto leżało w ruinie, były ruiny. I wydawałoby się, no wiecie, 350 lat, kupę czasu. Mógłbyś pomyśleć, no co tam się może wydarzyć? I człowiek odbudowuje Jerycho i spełnia się przekleństwo wypowiedziane 350 lat wcześniej. My byśmy powiedzieli, że diabeł chyba już zapomniał po 350 latach. Nie zapomniał. Nie ma przedawnienia w duchu. W duchu nie ma przedawnienia. Człowiek wypowiada słowo i po 350 latach się coś wypełnia. Kolejna sytuacja ma miejsce też w czasach ojców Izraela. Wtedy, kiedy Jakub, wspominany już Jakub, ten, który oszukał, zyskując błogosławieństwo, oszukał swojego brata, Jakub jedzie szukać żony. I on znajduje żonę u swojego stryja, u Labana, pracuje za Rachelę, którą kocha, i za Leę, której nie kocha, no ale za nią też pracuje. I później ucieka od swojego teścia. Ucieka od teścia, od Labana. Zabiera swoje żony z sobą, zabiera dobytek i ucieka od niego. Mniejsza o to, jakie były powody. Laban goni swojego zięcia, goni córki swoje i w pewnym momencie Laban gdzieś tam na pustyni ich dopada. Laban goni ich nie tylko z tego powodu, że oni uciekli od niego, nic nie mówiąc wcześniej, ale uciekli, zabierając jego bożki domowe. Wiecie, Laban nie był z Izraela, on miał bożki domowe. Jakieś tam posążki, figurki, coś w tym stylu. I Jakub, który uciekł, nie miał świadomości, że te bożki domowe zabrała jego żona, Rachela. Rachela po prostu ze swojego domu rodzinnego zabrała jakieś bożki domowe, ukryła je i nic nie powiedziała swojemu mężowi. Więc tak, Jakub nic o tym nie wie. I Laban, kiedy ich dopędza, mówi do Jakuba tak: Jakubie, uciekłeś w podstępny sposób w nocy, nic mi nie powiedziałeś, to było niewłaściwe, ale dlaczego zabrałeś moje bożki domowe? Jakub, nic o tym nie wiedząc, wypowiada przekleństwo. On wypowiada przekleństwo na swoją żonę, bo nie wie, że to żona zabrała te bożki domowe. Przeczytajmy to. Pierwsza Mojżeszowa, 31 rozdział, 30 werset do 32. Skoro jednak już wybrałeś się w drogę, bo bardzo zatęskniłeś za domem ojca swego, to dlaczego ukradłeś bożki moje? Odpowiedział Jakub i rzekł do Labana: bałem się, bo myślałem, że odbierzesz mi córki swoje. Natomiast ten, u którego znajdziesz bożki swoje, niech umrze. W obecności krewnych naszych zbadaj, co twego jest u mnie i weź to sobie. A Jakub nie wiedział, że Rachela je skradła. Rozumiecie sytuację? Jakub nie wie, że jego żona te bożki ma. I mówi: ten, u którego to znajdziesz, to niech on umrze. Zwróćcie uwagę, co później ma miejsce. Laban szuka te bożki po całym obozie i ich nie znajduje, bo Rachela używa pewnego fortelu. Sprytnie chowa te bożki pod siebie, siada na nich i mówi do ojca wymówkę, jaką kobiety czasami mogą stosować. Posłuchajcie dalej. Pierwsza Mojżeszowa 34-35. Lecz Rachela wzięła bożki domowe, włożyła je pod siodło w wielbłądzie i usiadła na nich. Laban przeszukał cały namiot, ale nic nie znalazł. Ona zaś rzekła do ojca swego: nie gniewaj się, panie mój, że nie mogę wstać przed tobą. Ona mówi do ojca: panie mój.
córeczki, słuchajcie. Ona mówi do ojca, panie mój, nie gniewaj się, że nie mogę wstać przed tobą, gdyż mam dolegliwość kobiecą. Ona skłamała. Ona mówi, ja mam dolegliwość kobiecą. Wiecie, no taki fortel, kobiety czasami tak stosują, mam dolegliwość kobiecą, trudno. I skłamała, wypowiedziała to przeciwko samej sobie. I tego nie było, ale ona skłamała. A wcześniej Jakub mówi o niej, niech umrze ten, u którego to znajdziesz. Chociaż więc szukał, nie znalazł bożków domowych. Udało się. Udało się ukryć to kłamstwo, natomiast nie udało się, wiecie czego? Nie udało się oszukać diabła. Dlatego, że słowo zostało wypowiedziane. Jakub wypowiedział słowo przeciwko niej. Powiedział, niech umrze. A ona powiedziała, ja mam dolegliwość kobiecą. Wiecie, jak zmarła Rachela? Rachela zmarła w czasie porodu Beniamina na dolegliwość kobiecą. Ona umarła w czasie porodu, kiedy była jeszcze młodą osobą. To był drugi jej syn, którego urodziła. Brat Józefa. My tak lekko to traktujemy, wiecie, tak łatwo powiedzieć. Mam dolegliwość kobiecą. Głowa mnie boli. Boli mnie ząb, boli mnie to cokolwiek. I to jest kłamstwo. Ile razy dzieci wypowiadają kłamstwo, mówiąc do nauczyciela, nie mogę ćwiczyć, bo mam coś tam. Albo ile mówią, nie mogę ćwiczyć, bo mnie głowa boli, bo cokolwiek. Wiecie, my powinniśmy mieć więcej bojaźni, kiedy takie rzeczy mówimy. Dlatego, że słowa mają moc. I ostatnia sytuacja. Bardzo ciekawa. To jest historia z życia Dawida. Wiecie, Dawid to Boży człowiek. Ale Dawid jednocześnie, pomimo tego, że był Bożym człowiekiem, to też był człowiekiem Starego Testamentu. A jak powiedziałem, oni mieli łatwość, żeby wypowiadać przekleństwa. Łatwo rzucali przekleństwo. Niesamowite to jest dla mnie. Wiecie, pamiętacie, kiedy Jezus mówił do swoich uczniów? Uczniowie przechodzą przez Samarię, Samarytańczycy nie chcą przyjąć Jezusa i uczniowie mówią, panie, my chcemy tak jak Eliasz, powiedz, wypowiemy słowo i ogień Boży spadnie. A Jezus obraca się do nich, mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Jezus nie pozwala nam wypowiadać takich słów przekleństwa na ludzi. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że to było niemożliwe, że oni by tego nie zrobili. Nie, to jest możliwe. My naprawdę możemy przeklinać ludzi i to się może stać. My możemy przeklinać ludzi, ale Bóg powołał nas nie, żebyśmy przeklinali, tylko żebyśmy błogosławili. Bóg nas powołał, żebyśmy zbawiali, a nie nieśli przekleństwo i śmierć. I Dawid wypowiada przekleństwo, nie wiedząc o tym, że wypowiada je na samego siebie. Historia wygląda w taki sposób. Dawid zgrzeszył z Batszebą. Znacie historię. Ukrył kłamstwo, ukrył cudzołóstwo i Batszeba poczęła. Z tego związku poczęło się dziecko w jej łonie. Dziecko się urodziło i po kilku miesiącach, kiedy dziecko już się urodziło, kiedy jeszcze nikt nie wiedział o całej prawdzie, przychodzi prorok Natan, którym Bóg objawił, co się wydarzyło. Bóg objawił Natanowi całą historię. I Natan przychodzi i mówi do Dawida, obnaża Dawidowi to, co miało miejsce, ale mówi mu to nie w otwarty sposób. Czyli nie mówi, o Dawidzie, Bóg mi powiedział, że zgrzeszyłeś. On mówi do Dawida historię, bajkę. Opowiada mu tak jakby nie o nim. Przeczytajcie, to jest bardzo ciekawa historia. I mówi tak, był człowiek, było dwóch ludzi, jeden biedny, drugi bogaty. Ten, który był biedny, miał tylko jedną owieczkę, a bogaty miał wiele owiec. Ale kiedy do bogatego przyszedł mężczyzna, jego znajomy, to bogatemu było szkoda zabić swoją owieczkę, pomimo tego, że miał wiele. I zabił owieczkę tego biednego człowieka, która była dla niego jak córka. I w tym momencie Dawid wybucha wielkim gniewem na tego bogatego. I mówi tak, za owieczkę zapłaci w czwórnasób. Dawid nie wiedział, że Natan mówi o nim i że ten bogaty, który zabrał biednemu, temu biednemu Uzjaszowi jedną żonę, którą miał. Pomimo tego, że Dawid miał wiele żon, miał bogactwo, on zabrał Uzjaszowi żonę, Batszebę. I Dawid nie wiedząc o tym, że mówi o samym sobie, wypowiada się przeciwko człowiekowi, bogatemu, który zabrał owieczkę. Tak naprawdę mówił o samym sobie. Przeczytajmy tę historię. To jest 2 Samuela, 12 rozdział, 5-6. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób,
dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Gdyby tylko wiedział, że mówi o sobie, to nie wypowiedziałby tego. I powiedział tak, za owieczkę zapłaci w czwórnasób, czterokrotnie. Wiecie, co się wydarzyło później w historii Dawida? Ten syn, który już wtedy był, on wtedy już się chyba urodził z Batrzeby, ten mały synek, on zmarł jako pierwszy. Później kolejnym synem Dawida, który zmarł, był Amnon, zabity przez Absaloma. Kiedy Absalom się zbuntował przeciwko ojcu, zginął w bitwie, to był trzeci, Absalom. A na końcu zginął Adoniasz jako czwarty. Adoniasz, który zbuntował się przeciwko Salomonowi i przeciwko Dawidowi wreszcie, kiedy Dawid już był starym człowiekiem. Czterech synów Dawida zginęło, a Dawid wypowiedział na siebie samego to przekleństwo. Powiedział, za owieczkę zapłaci w czwórnasób. I czterech synów zginęło. Można powiedzieć, a to może czysty przypadek. Nie wiem, czy czysty przypadek, ale zbieżność jest bardzo ciekawa. Dawid wypowiada, za owieczkę, za tą jedną owieczkę, za tego jednego Uzjasza zabitego, zapłacę w czwórnasób. I czterech synów Dawida ginie. Oczywiście Dawid pokutuje przed Bogiem, ale czterech synów ginie. Coś zostało w duchowej rzeczywistości wypowiedziane i się stało. My musimy mieć więcej bojaźni, kiedy wypowiadamy słowo, kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy w domu, kiedy nikt nas nie słyszy, musimy mieć więcej bojaźni. Ja chcę nas, Kościele, zachęcić do bojaźni Bożej, do tego, żebyśmy z wielką ostrożnością podchodzili do kwestii słów. I chciałbym, żebyśmy teraz pomodlili się. Jeśli w twoim życiu, przypuszczam, że każdy z nas ma coś takiego, ale jeśli nie widzisz, że to jest twój problem, możesz siedzieć, ale jeśli coś takiego zauważasz w swoim życiu, jeśli wiesz, że masz z czego pokutować, masz za co Boga przepraszać, jeśli tak widzisz, to chciałbym, żebyśmy teraz wstali wszyscy i ja będę się modlił i proszę, żebyście wy w swoich sercach powiedzieli, Boże, przepraszam. Panie, nawaliłem. Ja też potrzebuję straży przed moimi ustami. Ja też potrzebuję pilnować drzwi moich warg. Boże, chcę Ci podziękować, że Ty naświetlasz temat słów, że dla Ciebie słowa są takie ważne. Słowa, które mają moc tworzyć rzeczywistość. Ty zaplanowałeś, Panie, żebyśmy my jako Twój Kościół, jako Twoje dzieci wypowiadali słowa, które będą tworzyły rzeczywistość, które będą stwarzały życie, które będą tworzyły zdrowie, które będą uwalniały ludzi. Słowa, które będą miały moc nieść Twoje życie. Ty zamierzyłeś to dla nas. Panie, chcę Ci podziękować. To jest godność, chwalebna godność, do jakiej nas powołałeś. Wypowiadania twórczych słów. Słów, które będą mogły przynosić rzeczywistość nieba na ziemię. Boże mój, my chcemy Ci podziękować za to. To jest powołanie Kościoła. Powołanie do tego, żeby tworzyć przez wypowiadane słowo. Boże, ja chcę Ci podziękować i jednocześnie chcę, Panie, żebyś Ty podniósł ten temat w naszych sercach, żebyś naświetlał to, żebyś te rzeczy, które są ciemne jeszcze, które są ukryte, rzeczy, których się wstydzimy, słowa, które wypowiadamy niebacznie, zupełnie nie patrząc na to, co wypowiadamy albo jak wypowiadamy, słowa, które ranią, słowa, które nie przynoszą życia, ale przynoszą śmierć, słowa, które ranią innych, krzyki, obmowy, narzekania, Boże mój, wypleń to z naszych serc. Panie, my dzisiaj przychodzimy po zmianę myślenia. My przychodzimy dzisiaj, Boże, żeby się upamiętać przed Tobą, upamiętać się z głupich słów, upamiętać się z pustych słów, z czczych obietnic, z czczej gadaniny, z pustych i płytkich rzeczy. Upamiętać się, żebyśmy nabrali głębi, dlatego że Twoje słowo mówi, że głębia przyzywa głębie, a nie czcze, puste, płytkie słowa. My chcemy być głębokimi ludźmi, ludźmi, którzy będą mieli autorytet Ciebie, mieli władzę wypowiadać rzeczy, które będą niosły rzeczywistość za sobą. Boże, dzisiaj, Panie, naświetlaj to, przypominaj nam te rzeczy. Rzeczy, które nie podobają się Tobie. Rzeczy, które Ty chcesz, żebyśmy przynieśli przed Twój krzyż i wyznali jako grzech. Nie jako uchybienie tylko, nie jako tylko półprawda, ale jako kłamstwo, jako obrzydliwość przed Tobą. Dlatego, że diabeł jest ojcem kłamstwa, nie Ty. Jesteś
czystym, pełnym prawdy, pełnym światła, Bogiem, cudownym Panem. Możemy do Ciebie mówić, Panie, nie musimy się lękać Ciebie. Dlatego ja, Boże, przychodzę razem z Kościołem dzisiaj. My przychodzimy przed Twój tron, bo wierzymy w Twoją miłość, wierzymy w Twoje przebaczenie. Wierzymy w pojednanie, jakie przyszło przez Jezusa. W to, że Jezus to wziął, że już cierpiał za to. Panie, nie traktujemy tego lekko. Ty cierpiałeś, to jest cena Twojej krwi, Jezu. Cena Twojej krwi. Zapłaciłeś za to, żebyśmy mogli chodzić w wolności. Uwolnij Kościół. Uwolnij dzisiaj Kościół od głupich słów, od pustych słów, od niepotrzebnych słów. Uwolnij małżeństwa. Uwolnij nas, Panie. Uwolnij małżeństwa od krzyków, od złorzeczenia, od narzekania. Uwolnij nas, Boże mój, nasze domy od kłamstwa. Alleluja, Ty jesteś Królem. Ty jesteś Królem, jesteś czystym Panem. My chcemy dojść do tej czystości, Panie. My nie traktujemy tego lekko. Dla Ciebie to jest cenne, żebyśmy mogli chodzić w świętości tak, jak Ty jesteś święty. Do tego nas doprowadź, Panie. Amen. Amen. Witajcie na kanale Inna Droga. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jakie umieszczamy, wciśnijcie ten dzwonek. Do zobaczenia.